Dzień dobry, wodniku. Mam nadzieję, że wszystko u Ciebie dobrze. Z tej strony Michalina, kreatywna intuicja, tarot i coaching. Zapraszam na Twoje wiadomości na wiosnę. I z kartami, które się dla Ciebie pojawiły, czyli dziesiątką mieczy, ósemką kielichów, siódemką monet i kartą uważności, na pewno widać tu, że wodnik tej wiosny kontynuuje tą swoją leczniczą, terapeutyczną podróż, tak? Zostawiając za sobą bardzo trudny, jakiś bolesny cykl i transformując ten cykl i siebie, żeby stać się nową, lepszą wersją siebie, samego siebie samej. I teraz też tak spojrzałam, że mamy dziesiątkę mieczy, ósemkę kielichów, siódemkę monet i karta uważności to karta numer 15, czyli sumuje nam się do szóstki, czyli mamy tak 10, a później 8, 7, 6. Jak jakieś odliczanie do nowego startu, do czegoś nowego, świeżego. I to wszystko pięknie splata się z Twoimi urodzinowymi wiadomościami. Ja mówiłam tam, że wybierasz miłość, wybierasz w nowym roku swojego życia, wybierasz siebie i swoje dobro, spokój, swoje szczęście, swoje marzenia, pragnienia i potrzeby i tak dalej. Tak? I ta dziesiątka mieczy to jest takie bolesne zakończenie, ale też zakończenie bolesnego etapu czy cyklu. I ten cykl jest już za Tobą. Ta decyzja o wyborze siebie, myślę, że została już podjęta. Chociaż oczywiście niektórzy mogą dopiero w pełni się w niej utwierdzać tej wiosny. Ale to, że cykl jest za Tobą, nie oznacza, że jego cień, czy te wspomnienia, doświadczenia przeszłości nie rzucają cienia na Twoje życie, tak? I mówiąc cień, nie chodzi mi o negatywne znaczenie. Po prostu jest pamięć o tym, co się wydarzyło i nie da się od tego uciec, tak jak nie da się uciec od naszego cienia. I ta wiosna to taki czas uczenia się dla Ciebie, obcowania z tym cieniem właśnie, uczenia się akceptacji, że te wspomnienia zawsze będą, bo to, co się wydarzyło, nie zostanie wymazane z Twojego życia. To jest czas wyciągania z tego wniosków i takiego utrwalania w Tobie nowego podejścia, skupionego na Tobie i Twoim dobrostanie. Tak? To czas uczenia się, że te wspomnienia nie muszą kierować Twoim życiem, one nie muszą być ciężarem czy przeszkodą. Nie muszą być zbędnym bagażem, który ze sobą ciągniesz. I właśnie taka podróż wewnętrzna, reprezentowana przez ósemkę kielichów, skupiona na przemianie tego ciężaru w cenne doświadczenia, w lekcje, nauki, które niesiesz ze sobą, które będą z Tobą jak Twój cień, po to, żeby Cię chronić, po to, żebyś zawsze mógł czy mogła odnieść się do nich, po to, żeby nie popełniać więcej tych samych błędów, czy nie dokonywać ponownie niewłaściwych wyborów, nie wpuszczać ponownie w swoje życie osób i energii, które Cię zawiodły. To po to jest ten cień, tak? Jako cenny zasób. Ten cień jest właśnie tym zasobem, zasobem wiedzy o Tobie, o życiu, o tym, czego pragniesz, o tym, czego w swoim życiu już nie chcesz, o tym, czego nie akceptujesz. I ta podróż tej wiosny jest po to, żeby ten cień zintegrować z Twoją właśnie odrodzoną wersją Ciebie. Właśnie po to, żeby nie był samoistnym bytem, a częścią Ciebie. Podjęcie decyzji o zostawieniu za sobą tych bolesnych doświadczeń, o zamknięciu tego trudnego cyklu i dokonaniu zmian, to jest pierwszy bardzo ważny krok. Ale ten krok jest dopiero początkiem na nowej drodze, tak? I teraz właśnie trzeba zintegrować w Twoim życiu to, co nowe, nowe spojrzenie, nową wizję, świeże, piękne pragnienia i cele. To wszystko trzeba zintegrować ze sobą w jednolitą, logiczną całość. I zamykanie takiego bolesnego, trudnego cyklu to jest proces i pamiętaj, że ten proces wymaga czasu, tak? Odcięcie trudności to jest jedno, uleczenie energii, która przez ten cykl cierpiała, to drugie. Więc nie dziw się, że to wciąż w Tobie jest i to będzie dawało o sobie znać, bo to się po prostu domaga takiego prawdziwego, pełnego zamknięcia, właśnie uleczenia i uwolnienia. A Ty potrzebujesz takiej emocjonalnej, mentalnej i też fizycznej regeneracji po tym. I dziesiątka mieczy to jest mała karta śmierci w tarocie, czyli ona przynosi energię końca i nowego początku, śmierci i odrodzenia. I zobacz, że tam na horyzoncie już powoli wstaje słońce, czyli jest nadzieja, po nocy zawsze przychodzi dzień, ale nie możemy tego przyspieszyć, nie mamy na to wpływu, tak?
Ta noc jest tak samo potrzebna jak dzień, bo noc daje szansę na sen, odpoczynek i na bycie ze sobą. Zanim ta nowa, odrodzona wersja Ciebie ukaże się właśnie w pełnej krasie, w pełnym słońcu, to potrzebuje dojrzeć, uformować się. Te rany potrzebują czasu, żeby się zagoić. I właśnie ten czas daj sobie tej wiosny. Tak spokojnie, tak? Decyzja została już podjęta, wiesz czego chcesz, wiesz dokąd zmierzasz, też z tą kartą. I prawdopodobnie buzuje też w tobie takie pragnienie już być tam gdzieś daleko, na horyzoncie. Ale tak się nie da, znowu, dotrzesz tam idąc krok za krokiem, cierpliwie, spokojnie, tak? Zostawiając za sobą coraz dalej w tyle, co ci nie służy i to, co jest bolesne. Bo zobacz, że jesteś już plecami do tego. Tak? Jakby to już jest za tobą. Mimo, że może wydawać się cały czas blisko, ale z każdym krokiem, z każdą nocą i nadchodzącym po niej dniem zostawiasz to coraz dalej, oddalasz się. I jakby teraz może już być tylko lepiej, ale pamiętaj to, co mówiłam o cieniu. Czasem w chwilach entuzjazmu możesz zapominać o tym cieniu, a potem nagle, zauważając go, możesz się go przestraszyć. Nie zapominaj, że on zawsze jest i będzie z tobą, ale nie po to, żeby cię straszyć, a po to, żeby być właśnie cennym zasobem, żeby przypominać ci, czego dokonałeś, czego dokonałaś, co pokonałaś i dokąd idziesz. Tak? I chociaż na swojej drodze możesz potrzebować pomocy czy wsparcia, ja myślę, że masz takie kochające wsparcie, że jest ono dla ciebie dostępne, to pamiętaj, że ta podróż jest przede wszystkim twoja i to jest podróż wewnętrzna. Na obu kartach mamy noc. Ona zawsze reprezentuje, czy symbolizuje właśnie takie rzeczy i procesy, które przechodzimy w nas wewnątrz. Jej zewnętrzna część, czyli to wyłonienie się w pełni słońca, to jest kolejny etap. Jeszcze nie jest na to czas. Najpierw musisz przemierzyć swoje wewnętrzne krainy i w tej podróży przede wszystkim musisz polegać na sobie, a propos tego wsparcia, o którym mówiłam. Na swojej intuicji, na swoim sercu, na twoim umyśle. Bo ta podróż to jest kolejna lekcja. Lekcja stawania się emocjonalnie niezależnym, wolnym od wpływów, emocjonalnie odważnym i pewnym swoich wyborów i decyzji. Tak, z ósemką kielichów zostawiasz za sobą coś, co od dawna już ci nie służyło, co było przyczyną bólu, smutku, wręcz rozpaczy. I tylko ty znasz swoją unikalną drogę ku temu, co dla ciebie oznacza słońce na horyzoncie. Tak? Czyli tylko ty znasz drogę ku swojemu szczęściu i spełnieniu, ku swojej prawdzie i autentyczności. I strach jak najbardziej może cię dopadać, nie ma w tym nic złego. Strach może być pożyteczny, chroni nas, ostrzega przed zagrożeniem, tak? Przed podejmowaniem niewłaściwych kroków. Ale kiedy zaczniesz odczuwać strach i zwątpienie w stosunku do siebie i tej swojej nowej drogi i dokonywanych wyborów, to przypomnij sobie, z jakiego miejsca wyruszyłeś. Jakie cierpienie zostawiłeś za sobą. I zobacz, czy wtedy nadal będą tobą targać wątpliwości i strach. Czy pożegnaj się z tą przeszłością należycie, tak? Podziękuj za cenne doświadczenia. Mimo, że bolesne, to jednak bez nich nie byłbyś, czy nie byłabyś teraz w drodze ku lepszemu, w drodze do siebie. Więc ta przeszłość była ci potrzebna, choćby po to, żeby wyrwać cię z jakiejś strefy komfortu i zmusić do skierowania uwagi na siebie, na twoje dobro, na twoje zdrowie, na twój spokój. Wkroczenie na nową ścieżkę będzie czasami przerażające. Znowu, noc symbolizuje coś nieznanego, gdzie nie widzimy jasno. Więc wkroczenie na nową ścieżkę może być czasem przerażające i nieprzyjemne. Ale pozwól sobie to poczuć. Wiedz, że jakby dorastanie i dojrzewanie zawsze wiąże się z dyskomfortem. I niech twoją gwiazdą wskazującą, tak? Wskazującą i oświetlającą twoją drogę będą twoje marzenia, twoja wizja upragnionego życia. I tutaj te jaja, które widzimy na karcie siódemki monet, one kojarzą mi się z koszykiem wielkanocnym. A Wielkanoc to przecież jest święto odrodzenia. Czyli zmierzasz ku nowemu, tak? Bo w taki sposób układają się te karty. Zmierzasz ku odrodzeniu, tak? Ku jakiemuś nowemu, obfitemu życiu. W tych jajach to życie jeszcze dojrzewa, ale jesteś już na drodze ku temu. I niech ta myśl cię prowadzi, zwłaszcza w chwilach, w których właśnie może będziesz się zastanawiać, czy nie warto by było zawrócić.
czy poddać się, tak? W tej swojej podróży bądź uważny. I tutaj ta uważność się pojawia na tej ostatniej karcie. Bądź uważny i każdą chwilę przeżywaj przytomnie, tak dociekliwie, bo w każdej z tych chwil jest jakaś lekcja dla ciebie. Każda towarzysząca ci myśl, każda refleksja będzie w tym procesie ważna i cenna. Będą przychodzić do ciebie olśnienia, takie momenty, aha, teraz rozumiem. Będziesz doświadczać głębokiego zrozumienia, ale do tego potrzebujesz uważności. Tak? Zgodnie z filozofią Zen, cokolwiek robisz, rób to uważnie. Tak? Bądź w tym jak światło, a wszystko odkryje się przed tobą. Noc się w końcu skończy i na horyzoncie tutaj już wschodzi słońce. Okay? Czyli już ta ciemność już jest rozjaśniana. Wszystko, co robisz, rób to uważnie i bądź w tym jak światło, a wszystko odkryje się przed tobą samo. Twoim głównym zadaniem jest tutaj nie poddać się i nie zawrócić z tej drogi, nie zawrócić tu do tego, co spowodowało twoją śmierć i odrodzenie na szczęście. Natomiast to, czy nie postanowisz wrócić tu do tej stagnacji i śmierci, to też zależy tylko od ciebie. Tak? I ja to tutaj zostawię, wodniku, jak zawsze. Zachęcam Cię do Twoich interpretacji, do słuchania serca i intuicji, bo one podpowiedzą Ci, jak interpretować te karty do Twojego życia i Twojej sytuacji. Ja Tobie życzę wspaniałej i pełnej słońca wiosny. Dbaj o siebie i do zobaczenia niedługo.